Witam Państwa bardzo serdecznie w naszym programie Rolniczy Temat. A dziś poruszymy problem sytuacji na rynku trzody chlewnej. Wiemy, że od wielu, wielu miesięcy producenci, a właściwie hodowcy i producenci trzody chlewnej ponoszą gigantyczne straty, ponieważ ceny produkcji nie pokrywają kosztów produkcji. Karol Bujoczek, zapraszam na program. A naszym gościem jest dzisiaj pan Bogusław Prałat, prezes nowego związku, właściwie Polskiego Związku Niezależnych Producentów Świń. Witam serdecznie, panie Bogusławie. Witam serdecznie. Panie Bogusławie, po ile dzisiaj są świnie? No niestety bardzo tanio. Ja jestem w czerwonej strefie. Sprzedawałem dosyć wysoko, po 3,80 na żywą wagę. Tak jak powiedziałem na początku programu, od kilku miesięcy rolnicy ponoszą straty i nie jest to tylko efekt ASF-u, ale tego, co się dzieje na rynkach. Co trzeba dzisiaj zrobić, żeby rzeczywiście pomóc tym rolnikom, których z każdym dniem ubywa? No najważniejsze, żeby szybko zainterweniować, bo na tą chwilę potrzebna jest bardzo szybka pomoc, bo bankrutują rolnicy i bez pomocy państwa sobie nie poradzą. Jakie ceny dzisiaj powinny być na rynku, żeby pokryć, przynajmniej pokryć koszty produkcji? Według moich wyliczeń minimum 5,50 netto na żywą wagę to jest najtańszy koszt wyprodukowania, pewnie w nielicznych gospodarstwach. Wszystko niżej to jest na 100% dokładka. W ubiegłym roku mieliśmy kolejny zjazd i pogłowia, i liczby gospodarstw. Wiemy, że według różnych szacunków jest ich albo 70, albo nawet poniżej 70 tysięcy. Rolnicy wręcz już nie wytrzymują i rzucają biały ręcznik na matę. Tak tragicznej sytuacji jeszcze nie było. Mi się wydaje w naszym kraju, jeżeli chodzi o produkcję trzody chlewnej. Tak, ceny są niskie, ale wszystkie koszty inne bardzo mocno zdrożały. Dlaczego tak się dzieje? No to, że koszty produkcji rosną, no to niestety w innych dziedzinach też rosną. To już niestety od nas nie zależy, że pasza, prąd, praca, wszystko rośnie, ale czemu wieprzowina jako żywa wieprzowina, czyli to, co my sprzedajemy, nie drożeje, to ja nie mam zielonego pojęcia. No właśnie, czy to jest tylko i wyłącznie efekt ASF-u, bo wiemy, że zwłaszcza w czerwonej strefie, jak pan gospodaruje, no to od ponad roku te ceny są albo o złotówkę, albo nawet o 2 zł niższe niż rynkowe, a dzisiaj już wszystkie ceny spadają. ASF jest bardzo dużym problemem i to wszystko pogłębia, ale problem jest w całej Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o wieprzowinę. Problem jest, że Chiny nie biorą od nas mięsa, a przyzwyczaiły nas do tego, że wysyłaliśmy tam, więc no, ceny są od dłuższego czasu bardzo złe. Dzisiaj odbywa się tak naprawdę walka nawet w ramach Unii Europejskiej, walka o przetrwanie. Tak, walka o przetrwanie. My na razie tą walkę przegrywamy, likwidujemy gospodarstwa. W Polsce się mocno zmniejsza produkcja. Te, co nie mogą już powiązać końca z końcem, gospodarstwa przechodzą na tucze nakładcze lub produkcję prosiaka też dla firm kontraktowych. No właśnie, jaka jest duża skala tego tucz nakładczego? Czy chociaż wiemy o tym? Niestety my nie wiemy na ten temat za dużo, bo w Polsce nie prowadzi się żadnych statystyk. Jakie mamy gospodarstwa, czy one produkują tuczniki, czy lochy to są, czy produkują prosiaka, czy go u siebie tuczą, czyli w cyklu zamkniętym. Nie wiemy, jak odróżnić gospodarstwa, które są tak zwanymi gospodarstwami kontraktowymi. Przypuszczamy, że niecałe 200 tysięcy loch w Polsce jest na tuczniki. Znaczy na kontraktach. 200 tysięcy, a łącznie mamy gdzieś około 700. Nie wiadomo, czy jeszcze jest 700 tysięcy. Według najnowszych wyników, czy tam badań, które spoglądałem, mamy 650 tysięcy macior. Ja myślę, że do połowy roku na pewno zejdziemy poniżej 600 tysięcy. Dzisiaj można powiedzieć, że tucz kontraktowy jest jedynym wybawieniem dla ludzi, którzy nie mają wyjścia. Niestety tak, bo rolnicy, którzy wpadają w strefę, nie mają możliwości, żeby się utrzymać. Mają problem ze sprzedażą tuczników, już o cenach nie mówiąc, przemieszczaniem zwierząt i często to jest jedyne wyjście dla nich. Nowo powstały związek skupia przede wszystkim gospodarstwa rodzinne, które chcą utrzymać tę produkcję właśnie w gospodarstwach naszych, rodzimych
i takich, które chcą też tak same funkcjonować na tym rynku, a nie być tylko podwykonawcami integratorów. Tak, my byśmy chcieli, żeby miejsce było dla wszystkich, ale żeby ten wolny rynek zachować. Wolny rynek daje nam to, że jest większa różnorodność, że więcej osób może pracować w tym rolnictwie. Myślę, że też ta jakość na pewno nie jest gorsza i daje większe możliwości. Na pewno chcemy, żeby to pozostało, no ale ciężko nam na ten temat teraz, znaczy mówić, walczyć, no bo nie mamy żadnej pomocy, żeby to zatrzymać. Co trzeba dzisiaj zrobić, z jakimi postulatami pójdziecie do ministra rolnictwa, żeby rzeczywiście no, uratować przynajmniej tą na przyszłość rokującą część produkcji trzody chlewnej w Polsce? Mamy wiele pomysłów i związanych z ASF-em, i związanych z jakimiś innymi problemami, ale przede wszystkim na tą chwilę musimy prosić o pomoc do produkcji. Jeżeli tej pomocy nie otrzymamy, to nie jesteśmy w stanie zmusić zakładów mięsnych, żeby nam płaciły wyższe stawki, a te stawki są tragiczne. Bez pomocy państwa na tą chwilę zbankrutujemy i nie będzie w Polsce hodowli trzody. Minister rolnictwa zapowiedział dopłatę, zresztą za postulatami także rolników, hodowców, dopłatę 1000 zł do loch, która w zasadzie ma być uruchomiona od połowy lutego. Czy już wiecie coś więcej na ten temat? Cieszymy się z tego. Osoby, które już do nas dołączyły, do naszej grupy członków, uczestniczyły nawet w jakichś rozmowach nad tym programem, więc się cieszymy, bo można powiedzieć, że gdzieś tam to jest też ich trochę zasługa. Na tą chwilę nie wiemy, nie znamy szczegółów i tu jest bardzo duży problem, bo nie wiemy, czy to będzie podzielone na dwa etapy, czy jakie będą wymagania i czy te pieniądze będą szybko. My się cieszymy z tego. Liczymy na to, ale ciągle brak nam szczegółów. To jest właśnie ten problem, że za późno dowiadujemy się. My powinniśmy wiedzieć wcześniej, żeby się na to uszykować, znać już te kruczki tak zwane prawne, żebyśmy mogli już działać. Tak, i te pieniądze muszą spłynąć jak najszybciej do tych gospodarstw, bo wielu jest zagrożonych, jeśli chodzi o płynność finansową, prawda? Tak, to jest, na tą chwilę sytuacja jest tragiczna. Wiele gospodarstw musi zlikwidować produkcję, bo jej nie utrzyma. Czyli to, co sprzedadzą, na długi na pewno im nie starczy w większości przypadkach, co teraz straciły. A co ze wsparciem tuczu? Bo na razie jest mowa tylko i wyłącznie o lochach, ale w Polsce też są gospodarstwa wyspecjalizowane wyłącznie w tuczu. Tak, i tu jest grupa ludzi, rolników, która też z nami się związała, bo chcemy reprezentować nie tylko producentów prosiaka, nie tylko cykl zamknięty, tylko producentów też, którzy tuczą. Bez wsparcia oni też się nie utrzymią, a my tak naprawdę, można powiedzieć, jedziemy na jednym wózku i musimy mieć wspólny cel, im też trzeba pomóc. Oczywiście mówimy o tych, którzy tuczą na własny rachunek, bo ci, którzy są w integracji, no to jakieś koszty mają pokryte. Oni nie ponoszą w tej chwili strat, prawda, bo inaczej by nie weszli w ten układ. Tak, nie ponoszą strat, ale ciężko teraz na ten moment nazwać ich producentami, tak? Oni nie są właścicielami zwierząt, oni nie decydują o tych zwierzętach, nie wiedzą, jakie zwierzęta przyjadą. Myślę, że na dzień dzisiejszy można z łatwością powiedzieć, że to są pracownicy, tak? Tylko no, na innych zasadach, bo w Polsce nie są te zasady określone. Oni nie dokładają, no i przez to gro ludzi skłania się w tym kierunku. No jest to bardzo niebezpieczne zjawisko, bo jeżeli ten udział tuczu kontraktowego bardzo, bardzo mocno wzrośnie, no to wówczas można powiedzieć, że się skończył wolny rynek w Polsce. Tak. I tu widzimy też problem dla rzeźni, bo dzisiaj te średnie, małe rzeźnie też już mają problem i będą miały jeszcze większy, bo nie będą miały co zrobić z mięsem. My nie będziemy wtedy mieli gdzie sprzedać tych zwierząt. Będziemy musieli po prostu zacząć współpracować, znaczy współpracować, to my współpracujemy, tylko wchodzić w te tak zwane kontrakty. Duży problem jest także w gospodarstwach, które wzięły pieniądze z PROW-u na rozwój produkcji prosiąt, a dzisiaj ponoszą straty i można powiedzieć, im większe gospodarstwo, tym większa dziura powstaje i może się okazać, że obowiązek utrzymania produkcji przez 5 lat no, bilansowo się absolutnie nie opłaci, bo straty będą wyższe niż ta dotacja.
Taka jest szczera prawda, ja mogę na własnym przykładzie to potwierdzić. Jeżeli za chwilę, ja mówię o miesiącu, półtora się sytuacja nie zmieni, to te 900 tysięcy, które otrzymałem, to w ostatnich kilku miesiącach już na rynku straciłem. Ilu już macie członków w waszym związku? Dopiero od niecałych 2 tygodni zbieramy deklaracje, rozsyłamy, jesteśmy w trakcie, ale już niecałe 100 członków się zadeklarowało i jesteśmy, myślę, że na samym początku bardzo dużo chętnych. Każdy kryzys, a zwłaszcza kryzys głęboki, jednoczył producentów i życzę, aby coraz więcej i hodowców, i producentów uwierzyło w ten moment, że jest to bodajże ostatnia chwila, aby jeszcze w jakiś sposób uratować produkcję trzody chlewnej w Polsce. Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy za uwagę. Problem produkcji trzody chlewnej i tak naprawdę utrzymania tego sektora jest tak duży, jak przez ostatnich kilkadziesiąt lat jeszcze nie był. I dzisiaj ważą się losy rzeczywiście tego, czy my będziemy mieli za kilka lat jeszcze wieprzowinę z naszych chlewni, czy będziemy musieli tylko i wyłącznie ją zaimportować, żeby posmakować smak wieprzowiny. Życzymy nowemu związkowi oczywiście powodzenia i przecierania tych trudnych szlaków, ale także, aby Ministerstwo Rolnictwa i wszystkie inne władze wyciągały wnioski, aby Wam pomóc. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo za uwagę. Dziękujemy bardzo.